Tam kliknij to. Dlaczego uwięziłeś wiatr? A dlaczego wilk? Zjada owce. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo mogę to robić, bo potrafię. I dlatego, że jestem tym, kim jestem, że jestem głodny i że czas był po temu odpowiedni. Myślę, że zrobiłeś to, bo czułeś się niedoceniony i musiałeś pochwalić się swoją magią przed światem. Zamknij swoje ładne usteczka, pożre cię, zobaczysz. Ale nie możemy się nosić, prawda? Nie możemy. Dlaczego zamieniłeś tych ludzi w kamień? Pytania, pytania, pytania. Nie muszę się przed tobą tłumaczyć, wstrętne dziewuszysko. Wiesz, kim byli twoi rodzice? Nie, oczywiście, że nie. Jesteś zbyt głupna. Co? Co wiesz o moich rodzicach? Cierp, młode dziecię. Uwielbiam te słowa. To moja filozofia życiowa. Lubię cierpienie, a zwłaszcza cierpienie niewinnych dzieci. Ich krzyki są takie słodkie, a łzy takie gorzkie. Jesteś prawdziwą gnidą, Klaks. Chyba mówisz o sobie. A właśnie nic co to zrobić. Przygotuj się na śmierć. Tak, to powiem to co będzie. Mam gdzie zapis? Muszę pędzić. Do zobaczenia później. Nie tak szybko. Nie wyjdziesz stąd. Chyba nie sądziłaś, że nie wiedziałem, co robi mój odźwierny. To ja cię wpuściłem do zamku. Mógłbym w mig zamienić twoje ciało w popiół. Dalej myślisz, że możesz mnie pokonać? Jak to zrobiłeś? Dzięki alchemii, moja droga, to najpotężniejsza z magii. Sam przygotowałem to zaklęcie zeszłej nocy. No cóż, potrafię wyciągnąć królika z kapelusza. A ja potrafię wyciągnąć kapelusz z królika. Chcesz mi zaimponować? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. To niezbyt przyjemny widok, ale mi się podoba. A co powiesz na odpowiedni pojedynek? Odpowiedni? Co rozumiesz przez odpowiedni pojedynek? Nie pokonam cię magią. Nie jestem czarodziejką. Czarodziejka! Wielu z nich to oszuści. Jedyna prawdziwa magia to magia alchemii. Ale masz rację. Nie pokonasz mnie przy pomocy magii. I dlatego to ja wygram. Co to będzie za sztuka, jeśli pokonasz mnie za pomocą magii? To żadne wyzwanie, to walkowe. Może gdybyśmy wyrównali trochę szanse, to potem miałbyś więcej satysfakcji z tego, że udało ci się zamienić mnie w kamień. Widzę, że próbujesz mnie przechytrzyć, ale udało ci się mnie zaintrygować. Oho, to super. To Robert Klaks, zły czarodziej. Ubiera się też nieszczególnie. Może ty? Wyzywam cię na pojedynek arytmetyczny. Przeciwko potędze twojego umysłu użyję tylko tego małego pudełeczka. Próbuj, moja droga, ale to twoja ostatnia szansa. Jak ci się nie uda, zabiorę ci duszę i na wieczność zamienię w kamień. Nie ma sprawy. Dobra, słuchaj. 49 razy 11.
49 razy 11 czego? Liczb. No dobra, wyobraź sobie jabłka i pomarańcze. 49 jabłek razy 11 pomarańczy. 49 razy 11. Tak. 9! Źle. To 539. To było łatwe, klaks. Nie stać ci na więcej? Powiedzmy, że dałbym sobie...